Czy przechadzając się nad jeziorem, nigdy nie zastanawialiście się, co kryją jego głębiny? Czy nigdy nie chcieliście zobaczyć tego, co kryje się pod taflą jeziora? Czy opowieści i baśnie o syrenach, podwodnych królestwach, zatopionych skarbach i podwodnych stworach nigdy was nie fascynowały? Czy nigdy nie czuliście żyłki odkrywcy? My tak! I od tego właśnie wszystko się zaczęło. A więc czas rozpocząć podwodną przygodę, a jej miejsce ma tu, w Olsztynie, w Kortowie. O dawno temu... Nie, przepraszam, to nie ta historia. Nie tak dawno temu było sobie Kortowo. Niech się mury pną do góry, a my poczekamy. Czekając, odpoczywamy nad wodą i w klubach studenckich. Wreszcie doczekaliśmy się. Nasz klub stanął. Oto on. Takie były nasze początki, atmosfera tych lat w Kortowie. Prawda, że pięknie. Teraz wracamy do naszych czasów. Musicie przyznać, że w kolorze Kortowo przedstawia się jeszcze piękniej. Na mapie świata odhaczamy kolejne miejsca, które udało nam się odwiedzić. Tu Gozo, gdzie jak na większości naszych wypraw była świetna zabawa, przepiękne podwodne widoki i ciepła rodzinna atmosfera. Czyli to, co lubimy najbardziej. Gozo było ciepło, ale nurkujemy również w zimnych wodach. Na przykład w Grunesi, gdzie wody z czapy lodowej zasilają okresowo występujące jeziora. To tylko chwila z naszych wyjazdów, bo skorpena nurkuje na całym świecie. Ale pamiętamy, żeby robić to bezpiecznie, ćwiczenia pływalności to podstawa. Kolejne pokolenia płetwonurków dołączają do naszego grona, a żeby jeszcze bardziej ich zachęcić do podwodnych wojaży, powstała inicjatywa Studiujesz, za darmo nurkujesz. Mieszkańców Olsztyna zachęcamy do nurkowania poprzez podwodne spacery w ramach akcji Olsztyn Aktywnie. A teraz czas na eksplorację naszych jezior. Tu Jezioro Krzywe. Prawda, że pięknie?
czy zimno, czy ciepło, czy świeci słońce, czy pada śnieg, wiosna przypływa do Olsztyna. Impreza, która co roku przyciąga rzesze płytwonurków z całej Polski i nie tylko. Skorpionowy spływ płynu. Król Stanisław August Poniatowski organizował czwartkowe obiady, a my organizujemy nocne czwartki. Gdzie on jest? A nie wiem, gdzie on jest właśnie. Może tam. Może tam. Władzio, widziałeś go? Nie. A wy widzieliście? Kogo? No jego. Jego? Był. Gdzie? Pod wodą. Widzieliście go? No właśnie... Szukamy. Tak, szukamy. Kto się boi ciemności, ten leszcz, a więc kolejna nocna impreza, Divers Night, na której nurkowie z całego świata zanurzają się nocą o tej samej godzinie. Ta melodia gra w sercach wszystkich z nas, a Skorpena, jak co roku, gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Myślę o nas, a dusza ma brudzi, czego nie można się od niej dowiedzieć. Dialog był pełny, trzeba dusz dwóch, a życia bacik nie daje nam podobno ptaki upadły jak ludzie, a jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. Interesuje nas historia. Nad Jeziorem Plusznym szukaliśmy samolotu Stuka z II wojny światowej. Trafiliśmy na inne znaleziska. Ciekawe, czy zgadniecie, co to jest? Tak, to były bomby. Spokojnie, to tylko ćwiczebne. Ale teraz zrobi się naprawdę strasznie. Podczas targów nurkowych opowiadamy o projektach ekologicznych, których autorami są nasi klubowicze. Okazuje się, że nie wszystko co amerykańskie jest takie fajne. Na pewno nie raki. Teraz się żegnamy, ale zapraszamy na kolejne 50 lat Skorpena.